Halo, halo Wietku, halo, halo Włodku. Gryzor z tej strony się kłania. Kawka o poranku. I dzisiaj przejedziemy się... Wasze zdrówko. Przejedziemy się z samego ranka tam oto pięknie, świeżo odmalowaną korwetką. Temat dzisiejszego odcinka, no może nie odcinka, ale dzisiejszego filmiku, chciałbym pokazać Wam tryb multi w Need for Speed Most Wanted. Tak jak mówiłem, ja nie próbowałem tego trybu wcześniej, to znaczy już w tej chwili próbowałem, ale wczoraj, kiedy dostałem grę, jakby dopiero szykowałem się na ten tryb multi. No i jakie moje wrażenia? Na razie powiem szczerze, średnie. A dlaczego? To może za chwilę zobaczycie. Przejdźmy może do właśnie do trybu multiplayer. Find Public Games. I tutaj w tej chwili, tak jak widać, czekamy na innych chętnych do ścigania playerów. No i zaraz sobie się z nimi przejedziemy. Tryb multi. No o tym może za chwilę, niech to się załaduje wszystko. Powiem szczerze, że na chwilę obecną mam bardzo mieszane uczucia i nie wiem, jak to dalej będzie z tym moim graniem w multi. Ponieważ no różnie to bywa tutaj. Spełniły się poniekąd moje obawy co do tego trybu, ponieważ no, jest rozwałka, może nie w samych wyścigach, no ale jakby same eventy wymuszają rozbijanie samochodów. No i co jeszcze? No i gracze jakby są mało zdyscyplinowani, no ale o tym zaraz sami się przekonacie. Więc tak, no mamy tryb multi, 5 eventów na taki jakby jeden, 5 zadań jakby na taki jeden set eventowy. No i tak, początek. Mamy 12 graczy i oni muszą się, każdy jest tam po mieście rozstawiony i oni wszyscy muszą spotkać się gdzieś tutaj w jakiś meetup point, do którego właśnie zmierzamy. Oczywiście moje ochy i achy, zachwyty i pianie na temat grafiki by nie ma końca, także no, nadal jakby jestem pod wrażeniem i cały czas chłonę to co twórcy przygotowali w tej grze. Tak, właśnie zmierzamy do punktu spotkania, w którym ma się odbyć pierwszy z eventów. Będzie to u góry ekranu, jest kolejność, w jakim będą rozgrywane te zadania. Pierwszy będzie wyścig, także zmierzamy do meetup pointu. Jedziemy. Nie rozglądamy się zbytnio na boki, bo to grozi zderzeniem, uszkodzeniem blacharki albo felgi. No i tak, już tutaj się chłopaki zbierają, te 12 osób, które zabukowało sobie event. No i tak, no i jest mi tam point, dziwne miejsce i już widzimy, co się zaczyna dziać. My sobie spokojnie tutaj stańmy, no ale nie można spokojnie. No dobrze. Chłopcy się denerwują, ja rozumiem, że czekają na rozpoczęcie tutaj zawodów, ale... No, powinno to być jakoś troszeczkę inaczej zorganizowane moim zdaniem, bo to co w tej chwili tutaj się dzieje, no to jest troszeczkę lekka przesada, no ale spójrzmy, jak to dalej będzie wyglądało. To nie chodzi o ten wynik absolutnie, także jestem leszczem, jeżeli chodzi o granie tutaj w multi tego typu gry. Tutaj skill taki typowo arkadowy jest naprawdę potrzebny. Także ja tutaj na wynik nie liczę, natomiast chciałbym po prostu pokazać, jak wygląda ten tryb multiplayer. Tak, i teraz tak, relocating players, no i za chwilę ci mniej zdyscyplinowani ustawią się w końcu na miejscu i będziemy mogli rozpocząć ten wyścig. Tak, co jeszcze bym chciał pokazać w międzyczasie? Może wyedytujmy sobie tablicę rejestracyjną, jeżeli zdążymy. No niestety już chyba nie zdążymy. A może nie zdążymy. Tak. I no nie zdążymy. No i jedziemy wyścig. Tak to wygląda. Oczywiście od początku jest rozwałka maksymalna. No ale pędźmy. Po drodze mamy ustawione w oddali tak zwane checkpointy. Musimy je zaliczyć. Jeżeli miniemy, to musimy wrócić do takiego checkpointu i jeszcze raz pewnie przez niego przejechać. No zobaczmy. Tak to wygląda. Na razie
nie jadę w pobliżu nikogo. Także nikt mnie nie stuka, nikt mnie nie rozbija. Odgłos w tunelu, ten reverb tak zwany jest powalający. Ojej, no i tak. Tego nie lubię, to nie są wyścigi. Ale cóż, no taka gra. Na to się decydowałem. Także nie ma co narzekać. Jakby troszeczkę za duży wpływ ma tutaj naleciałość z Burnout Paradise, ponieważ no jednak tych takich mega crashy i takiego zaczepnego jeżdżenia jest niesamowicie dużo i tutaj no nie bardzo mi się to podoba. Wolałbym jednak troszeczkę bardziej powściągliwość, jeżeli chodzi o temat wypadków. No tutaj już opci 8-8 przede mną zmierza, pewnie chłop zmierza do rozbicia kogoś, o. Ale nadzwyczaj płynnie to idzie, no teraz moja wina. Nadzwyczaj płynnie to idzie i no zobaczymy jak to. No, chciałem pokazać właśnie takie mega destruction derby, ale się nie udaje. Może jedźmy dalej, no. To jest wyścig. Po drodze są jeszcze takie troszkę, o. Będę mógł wrócić. Właśnie, to jest... Ominąłem checkpoint, muszę do niego wrócić. Także jedźmy tutaj. Do tego tunelu trzeba wjechać i wtedy można cisnąć dalej. No i mamy tutaj kolejny check. I zaraz kolejny. I finish. No, zbyt emocjonujące to nie było. No ale 10 miejsce, także moc z nami. Kolejny event to będzie challenge z tej grupy. Tutaj za każdy jakby ukończone zadanie otrzymujemy te speed pointy. No i teraz tak, zmierzamy do kolejnego eventu, czyli jest ustawiony w kolejce tutaj challenge. A jaki to będzie challenge, dowiemy się dopiero na miejscu, kiedy dotrzemy do tego, właśnie tutaj, do meetup pointu. No i tutaj znowu chwilka nieskrępowanej niczym rozwałki. Uderzeni z prawa, z lewa. Możemy sobie jakby tutaj jedynie no brać udział w tym niestety, ponieważ tutaj za to też są te speed pointy nadawane, co z kolei jakby później przyspiesza levelowanie tutaj w tym i odblokowywanie kolejnych perków, jak ja to nazywam. Ja w tej chwili mam dwa perki zdobyte. Jeżeli ktoś mnie znokautuje, powiedzmy swoim autem i przeroluje, wtedy mogę jakby zabrać jego auto i śmignąć sobie jego autem, którego nawet nie mam odblokowanego. A drugi jest to taki jakby taka zbroja, tarcza, że tak się wyrażę. I wtedy jestem niewrażliwy na ataki innych graczy. No, typowe destruction derby. Co tutaj mamy zrobić? A zagra? 60 nervices inside the mansion house. O, i to jest właśnie takie jeden z tych durnych naprawdę zadań, które jakby z wyścigami nie mają nic wspólnego. Raczej mi to wygląda na Tonego Hawka Pro Skatera niż na klasyczny Need for Speed. Tak, tutaj musimy coś zrobić w tym zaznaczonym miejscu, ale co? Tak, już widać, że trzeba się rozpędzać. Tak, zostaliśmy taken down. Dobrze, weźmy rozpęd tutaj w tym yardzie. No i co, będziemy? Oczywiście turbo. Podejrzewam, że chodzi tutaj o jakiś skok. Albo o znokautowanie kogoś. Znokautowaliśmy dwóch, dostaliśmy dużo punktów i sami się znokautowaliśmy również. Właśnie mogliśmy uruchomić teraz perka. Właśnie uruchomiłem nawet niechcąco. I przejąłem tutaj, jak widać, autko. Przeciwnika, oponenta. A jest nim, co to jest? Przepraszam, Veyron. Także Veyron równie dobrze jak inne auta nadaje się do niezobowiązującego dzwona.
nie bardzo wiem o co chodzi na razie. Dostałem jakieś 3 punkty, a... O, i challenge complete, 2600 punktów, kompletnie bez sensu to było. Jak dla mnie, słabo. Ale cóż, mam następny event do zaliczenia, zadanie. Na razie 6 miejsce overall. Następne zadanie będzie speed test, czyli jak podejrzewam, trzeba będzie przekroczyć prędkość na kamerze. Na speed kamerze. Dużo trzeba będzie prędkości. Pamiętajcie, nie róbcie tego na ulicy swoim prywatnym autem. Nie polecam. Dobrze, meetup point oczywiście. Znowu rozwałka. Te przerywniki między zadaniami, w których właśnie gracze się zderzają. Jakby, bo nie ma nic tego do roboty. Nie, dlaczego tak wolno idzie to ustawianie graczy na gridzie, powiedzmy. No, stoimy tutaj, możemy się zderzać, możemy dostać za to punkty jakieś tam. Nie podoba mi się to wcale. No cóż, taki typ. Jedyny z tych, które grałem, tych zadań, z tych eventów, które mi się naprawdę podoba, to są te klasyczne takie wyścigi po mieście, gdzie jakby do tego kontaktu nie musi dochodzić co 10 razy na sekundę, że tak powiem. Także no cóż, no. Pograjmy jeszcze chwilkę. Aha, w międzyczasie, póki tutaj się wszyscy ustawiają, może pokażę wam, jak się zmienia rejestrację na bardziej kozacką. Teraz może wyedytujemy sobie napis. Miałem tutaj napisorki, napiszmy sobie co może. Eat my dust. Nie, może bardziej z polskiego. Wąchaj. Znów się nie udało. No niestety, nie możemy zmienić tego, chociaż jeszcze może uda. No, może jeszcze, nie możemy. Dobrze, więc jedźmy i bierzmy udział w tym jakże emocjonującym evencie. Zabierzmy ten samochodzik ładny i znowu wejronkiem. Tak, no w tym evencie z kolei chodzi o co? Myślałem, że będzie chodziło o przekroczenie prędkości na speed kamerze, a chodzi o ma najdłuższy skok. Coś mi się tak się to wydaje. No jest, dobra, skoczmy. Hops. Dobrze. 87 punktów. Co daje mi pozycję 7, jak na razie w skokach Veyronem. No cóż za niefrasobliwość autorów, jeżeli chodzi o podejście do tematu street racingu. Racingu w ogóle. No nie, no nie, jest to. Moim zdaniem jest to porażka. Tak jak podoba mi się single player typ, tak ten jakby to jest... Nie. Za bardzo tutaj pachnie to tym Burnout Paradise. Natomiast za mało jakby w samym trybie Need for Speed. Tak, no i co tu się stało? Eliminated. Zostaliśmy wyeliminowani, ale dlaczego i czemu to... Chyba chodzi o jakby... Nie mam pojęcia o co chodzi. Dobrze, tu już... You finish at 6. No na 6 miejscu skończyłem ten. No. Tak sobie to wygląda. Powiem wam szczerze, naprawdę tak sobie to wygląda. Przejdźmy może jeszcze dalej do następnego challenge'a. O, kolejny challenge mamy. Zaraz będziemy musieli się skierować do kolejnego meetup pointu. Tam zobaczymy, jakie autorzy gry przygotowali nam durne zadania w tych mega szybkich wózkach. Dobrze. Jedźmy do meetup pointu. Całe szczęście, że nie są daleko te meetup pointy, także no nie trzeba tutaj jakby się stresować jeszcze nieczystą walką z przeciwnikami online. Naprawdę, tryb multi strasznie odstaje od trybu single player, chociaż no, nie myślałem, że to kiedykolwiek powiem, ponieważ jakby jestem zwolennikiem właśnie rozgrywek sieciowych trybu multi w każdej produkcji praktycznie, no to tutaj to jakby to jest no, troszeczkę porażka, a granie dla samych unlocków, no nie wiem czy na dłużej przytrzymam je przy ekranie tutaj.
Tak, no może ustawmy się w końcu gdzieś tutaj. Może w końcu się uda zmienić tą... tak. Wyedytujmy sobie tablicę szybciutko, szybciutko. I po swojemu zrobimy. Albo nie dadzą mi zrobić tego dzisiaj. Och, container park. A park, w sensie podejrzewam parking, plus te szybkie wózki, plus mega rozwałka. No, kolejny Destruction Derby. Chyba, że nie. Odwrócić. Podejrzewam, że mam ten backlogout. No i musimy jechać dookoła jakiegoś parku. Podejrzewam, że car parku, także wyjedźmy może stąd gdzieś na ulicę. No ładnie gra wygląda. Naprawdę. Single player miażdży tryb multi. Dlaczego jadę nie tym kierunku, w którym muszę? Nie znajduję tutaj zbytnego emocjonowania się, ponieważ większość czasu, który spędzam tutaj w multi, to jest właśnie albo do jazdówki, do OS-ów, albo powiedzmy to zwykła rozmałka w Destruction Derby, także kiepsciutko, że tak powiem. No i podjedźmy do tego zadania. Ach nie, to będzie chyba Team Race, już sam nie wiem, pogubiłem się troszeczkę. Nie tak miało być. Takie są efekty jazdy pod kąt na autostradzie, proszę Państwa. Mylę Państwo. I mam wrażenie, że się cały czas oddalam od miejsca, do którego mam się udać. Nie wiem, czy mam takie wrażenie dziwne. W międzyczasie jakże piękne i efektowne crashe. To już chyba niedaleko ten magazyn, czy tam park. Park up. Ach, no trzeba zaparkować gdzieś tam. Co fajne, ten otwarty świat, to otwarte miasto w Need for Speed i okolice tego miasta prezentują się naprawdę fajnie. Fajnie to zrobione. Jest masa skrótów, które są do odkrycia, masa skoczni, masa różnego rodzaju przejazdów takich ukrytych między budynkami. Także naprawdę fajne. Nie dadzą. A musimy zaparkować tu. Tutaj mamy zaparkować i co? I nabija nam się punkt. No, kolejny Ubi event zaproponowany nam przez twórców gry. Tymczasem może łyczek kawki, ponieważ od gadania zasyka gardełku. No dobrze, i tutaj co dalej? Ktoś nas skasował. Zabierzmy mu samochód za to. O, Aventador. No, tego autka nie mam jeszcze odblokowanego nawet w singlu, także no miło mi będzie chociaż tutaj podjechać sobie tym autem, poskakać troszkę. Chciałem. Dobrze, chodźmy dalej zaparkować sobie autko na kontenerach. No cóż za głupie zadanie. No, będę się powtarzał, ale naprawdę rozwala mnie tego typu podejście do gier. Chociaż... No nie, no ja już jestem stary. Za stary chyba na tego typu produkcję, także... Znaczy tego typu produkcje, może nie na tego typu produkcje, ale formę, w jakiej są one nam przedstawiane. Nie jest to już rozgrywka dla mnie, nie bawi mnie to absolutnie wcale. Ostatnio zresztą miałem okazję spróbować mojego ukochanego, taka dygresja, Tonego Hawka Pro Skatera w odmianie HD. I tak jak kiedyś strasznie to wróciło, no masę godzin spędziłem nad nim, to jednak ta forma przekazu już mi jakoś nie odpowiada. No i podziękowałem po jakimś 15 minutach gry. Już kiedyś spędzałem całe dnie kręcąc triki na deskorolce. No dobrze, o co chodzi? Challenge complete, no i dobrze, że challenge complete. Ostatnim tutaj z elementów tej układanki będzie team race, którego osobiście też nie rozumiem. Trzeba markować oponentów i
nie wiem, rozwijać ich chyba, z tego co zdążyłem się zorientować. Dobrze, next meetup. Jedźmy troszeczkę dalej. Gdzieś to mogę się udać. Zobaczmy. Ach, no może teraz zmienimy w końcu tą tablicę na moją. Już teraz ją ułożyłem w głowie, jaką chcę mieć. A będzie to, wyedytujmy ją. Będzie to wyłuchaj. Kochaj. Zrobię tak. Typowo dresiarskie podejście. Wąchaj na tablicy. I ciśnie, bo od razu się lepiej poczuję. No. Teraz jakiegoś staranuję. No tam jakoś poczuję się co najmniej nieswojo. Ale dobrze. Jedźmy do tego meetup pointu, bo już naprawdę ta rozgrywka zaczyna mnie troszeczkę dłużyć i was pewnie też. No ale chciałbym już dokończyć, skoro ten odcinek miał być o multi, no to nie będzie o multi. Pojedźmy jeszcze na jeden wyścig. I zobaczymy o co. No oczywiście przyjeżdżamy na miejsce startu i co widzimy? Widzimy piękne zgliszcza, piękne destruction derby. Miód, że tak powiem. Że go skasujemy, no chociaż, no dobra, już niech będzie, skasujmy tego pana. Jedźmy dalej. Tak, team race. Spot opponents, czyli mam ich po prostu spot markować jak gdyby, tak? Jeden zamarkowany. Dostałem ci punkty? Nie. Nie wiem, team race. Zawodnicy podzieleni są po 6 na 2 drużyny, no i ciśniemy sobie tutaj. Tego pana. O, tego możemy zamarkować. Oczywiście, no tak, no tak. No. To się mówi. No nie przekonuję. Jedyne właśnie eventy typu race bądź team race trzymają mnie przy tym multi. No i możliwość może odblokowania jakichś tam innych wózków, ponieważ jeszcze nie wiem ile ich można tutaj w multi odblokować. Trzymam je właśnie przy tego typu rozgrywkach, ale nie wiem jak długo trzymam. Można zagrać coś bardziej fajnego, chociażby w tryb single player. Tak. Pędźmy tutaj. Śmiało po autostradzie. No grafika i jeszcze raz grafika. Miód. Mój team tutaj widzę troszeczkę z tyłu został. No ale cóż, no. Hot Migration Progress. A to ciekawa sprawa. Waiting for new host. Czyli pan, który hostował u siebie, gracz, odszedł. A my zostaliśmy, że tak powiem, na lodzie. I nie wiem, czy tym się właśnie nie... Tak. Także, jak sami widzicie, kiepsko troszeczkę zakończyła się ta rozgrywka multiplayerowa. Ja już też mam dosyć tego multiplayera, także idę sobie teraz pograć w tryb single. A odnośnie multi, no to już sami po obejrzeniu tego filmiku sobie wyróbcie może jakiekolwiek zdanie. Ale nie polecam. Tryb single player jest milion razy lepszy od multi. I tym takim troszeczkę mało optymistycznym stwierdzeniem żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Nie wiem jakiej. Zobaczymy. Może będzie to medal, może jeszcze jakiś filmik z Need for Speeda. Także cześć, trzymajcie się i smacznego poranka. Cześć.